Proszę, mamo. Śliczna, śliczna, trzeba przyznać. Tylko jak te warszawianki dziwacznie się ubierają. Pójrz, moje dziecko, kapelusik na czubku głowy. To teraz w modzie. Ta pani jest bardzo gustownie ubrana. I bardzo piękna. Ale się zasiedziałam u państwa. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia panu. A ze mną pani się nie pożegna? A tak, do widzenia. Pani pozwoli, że ją odprowadzę. Dziękuję, ale mam jeszcze parę spraw do załatwienia i za dużo by to panu zajęło czasu i... Do widzenia. Ale co im się stało? Ech, staruszku. Wzrok ci się psuje na stare lata. Czy nie widzisz, że młodzi mają się ku sobie? O, Josiu, jak ty zaraz wszystko wypatrzysz. No. Powiedz mi, Joasiu. No co? Czy nie czas, żeby rozmówić się z Jasiem? Żeby mu wszystko powiedzieć? Och, nie, nie. Jeszcze nie pora. Chłopak jest zakochany, niespokojny. Musimy jeszcze zaczekać. Może masz rację. Proszę panienki, pan przyjechał. Przyjechał? Jak to dobrze. Gdzie on jest? Papciu, papciu. Tak się stęskniłam za tobą, ojczulku. I ja stęskniłem się za moim maleństwem. Po całych nocach śniła mi się moja jedynaczka najdroższa. Kochany jesteś, papciu. A to co? To wszystko dla mojej córeczki. To są najnowsze modele z Warszawy. Dziękuję ci, babciu. Jesteś bardzo dobry. Ale szkoda tych cudów. Nie mam tu dla kogo się ubierać. Babciu, no. Jak długo mnie tu jeszcze będziesz trzymał? Mam dość tej prowincjonalnej ciszy. Już niedługo, dzieci, no niedługo. Likwiduję już swoje interesy i wkrótce będziemy razem. Zawsze. Zawsze razem. Ale jutro muszę jeszcze wyjechać. No, tym razem to już po raz ostatni. Babciu, weź mnie już teraz ze sobą do Warszawy. Mnie tu tak nudno. No, ale zrozum, że moje dziecko, że ja tułam się z miasta do miasta, z hotelu do hotelu. No, takie są moje interesy, prawda? Przecież to nie jest życie dla ciebie. Ale to się wkrótce skończy i pojedziemy sobie, no. Razem sobie pojedziemy. Chciałabym, babciu, żeby to się stało już jak najprędzej. I bym chciał, córeczko, i ja bym chciał. Chłopiec ze sklepu. Pójdę się przejść, mamo. A może byś tak poszedł do panny Amelci? Nie pokazuje się jakoś. Może chora? A rzeczywiście, że też mi to na myśl nie przyszło. Wiedziałam, że pani rysuje. Muszę się czymś zająć, żeby nie uschnąć z nudów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy można? Ja tylko tak sobie. Ale jak pan mnie tutaj znalazł? Byłem u pani w domu i powiedziano mi, że zastanę panią tutaj. Moja matka bardzo się niepokoi, że pani nie widać. Tak? To bardzo miło. Lubi mnie. To wzajemna sympatia. Tak. Co to ja chciałam powiedzieć? Ha.
A czy wie pani, że ja w dzieciństwie bardzo często chowałem się do tej groty? A wie pani, jak się ta grota nazywa? Grota zakochanych. Tak. Tu zakochani sobie składają przysięgi miłości. Niech pani popatrzy, pełno napisów na ścianie. Widzi pani? Jakie wielkie serce przebite strzałem. Tak. A tu mniejsze. KL i BR. Kochać będę zawsze, Karol. Albo tam. Będę ci zawsze wierna, Maryja. A ten napis rozłączy nas tylko śmierć. Tylko śmierć. A czy pani wie, że ja przed 20 laty wyryłem tutaj napis? Ho, ho, wcześniej pan zaczął. Zaraz, gdzieś tutaj musi być. O, jest, proszę. Jeszcze zupełnie czytelny. Zazdrość nie brała, że się dorośli tu wpisują, więc ja wyryłem tu swoją przysięgę. I dotrzymał pan przysięgi. Widziałam, że rodziców pan bardzo kocha. Ja zawsze dotrzymuję przysięgi. Muszę się pani poradzić w pewnej sprawie, która mnie dręczy. Słucham pana. Przysięgłem pewnej osobie wieczną miłość. Przysięgłem, bo mnie do tego, jakby to powiedzieć, zmuszono. Taka przysięga nie wiąże. Mnie związała. Przysięgałem. Przysięga uprzedziła miłość, która przyszła później. Najpierw przysięgłem, że będę kochał, a potem dopiero zakochałem się. Panna Amelio, kocham panią. Thank you.